Wpadliśmy do Lipnicy murowanej rodzinnie, a jest mój tata. Jesteśmy tu w rodzinnych rejonach, pół godzinki właściwie od naszych rejonów rodzinnych. Miasteczko, choć nie jest miastem, układ, jak widzicie, miasteczkowy, rynek, bo zostało założone oczywiście od początku jako miasto, zresztą obwałowane na początku wałem, potem murem. Słynne oczywiście z tego, to tydzień temu, gdy była niedziela palmowa, a tam w ogóle jest jeszcze wyższa. Tradycja nakazuje mieszkańcom przenosić gigantyczne aż po niebo palmy, które potem właśnie tutaj w różnych miejscach miasteczka są pozostawiane. Miasteczka, które założył, przypominam, kiedyś jako miasteczko, król Władysław Łokietek. A co można zobaczyć w Lipnicy murowanej? Jak na wdzięcznych mieszkańców przystało, pomnik ojca założyciela, a jednocześnie króla, stoi. Chociaż zbudowany trochę w innym stylu, bo gotyckim, do dzisiaj jest 650-letni kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja. Jeden z najstarszych tego typu kościołów w Małopolsce. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Dowodem na to, jak stara jest Lipnica murowana, jest wygląd tego miasteczka z góry. Właściwie nie jest to miasteczko, ale ma formę miasteczka, jak widzicie, ponieważ ma rynek założony na tym prawie miejscowości. Rozwijały się zazwyczaj tak samo, czyli pierzejami wokół rynku. A jak przyjrzymy się całości, to widzimy, że kiedyś funkcjonowały tutaj też obwarowania. Oprócz rynku mamy do czynienia właśnie z tymi trzema najistotniejszymi z punktu widzenia turystycznego kościołami, czyli świętego Szymona, świętego Andrzeja i właśnie świętego Leonarda. Po zaledwie 200 metrach od rynku, przekraczając rzekę, znajdujemy się przed kościołem świętego Leonarda. Ten kościółek oczywiście w całości drewniany, to świątynia XV-wieczna, a wyróżnia się wnętrzem praktycznie muzealnym, eleganckim, bardzo ładnie zachowanym. No i to jest obiekt wpisany na listę UNESCO, ale żeby nie było, on nie jest tylko w całości wpisany na listę UNESCO, jakby w towarzystwie innych kościołów Małopolski, bo generalnie kościoły drewniane południowej Małopolski to cała nazwa tego jakby wpisu do UNESCO. Ciężko mówić mi o tej świątyni, nie pokazując wnętrz, natomiast można uwierzyć mi na słowo, że zdobią je cenne polichromia pokazujące najbardziej autentyczne gotyckie wnętrze. Te soboty, dobudowane trochę później, jak sama nazwa wskazuje, nie wiem czy wszyscy wiecie, w tego typu kościołach służyły pielgrzymom, którzy przychodzili na nie z daleka na mszę niedzielną i po prostu przybywali w sobotę, żeby mieć gdzie przykimać, mówiąc kolokwialnie, do niedzielnej mszy. Kiedyś miasteczko znajdowało się dużo dalej tam. Tutaj były pola otaczające i tutaj właśnie w miejscu pogańskiej świątyni benedyktyni założyli ten kościół. Przebywał tu często święty Szymon z Lipnicy. No i Lipnica miała jeszcze dwójkę ważnych dla kościoła osób, czyli świętą Urszulę i błogosławioną Marię Teresę. Urszula pochodziła z rodu Leduchowskich, którzy tam jakieś 500 metrów mają swój dworek. W kościołach zawsze najbardziej ceniłem zapach. Oczywiście kunszt, w jakim został wykonany, ale ten zapach jest charakterystyczny.